Kochani, mam taki zwyczaj od kilku lat, że kiedy rozpoczynam dzień, to chcę wiedzieć, co mnie czeka, co czeka Polskę, co czeka Europę i świat. I zaglądam w moją szklaną kulę, wyciągam sobie też karty Tarota. I dzisiaj właśnie spoglądając w tę moją szklaną kulę, zobaczyłem coś wyjątkowego. Ścieżkę. Ścieżkę prowadzącą do zwycięstwa. Ale wiecie, jak to jest. Każda droga do triumfu jest usiana niestety przeszkodami, które z pozoru wydają się niemożliwe do pokonania. Dzisiejsza audycja to właśnie o tym. Też będą wizje, moje historie różne z życia. Jak odnaleźć w sobie siłę, jak odnaleźć w sobie spryt i determinację, by zwyciężać niezależnie od różnych przeciwności. Zanim, kochani, przejdę do kart, które dziś wyciągnąłem, czyli jest to czwórka buław, jest to szóstka buław i jest to karta maga. Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Witajcie, moi drodzy, tu Jasnowic Kamil, Wizje w punkt. Witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Kilka lat temu miałem wizję, która nie dawała mi spokoju przez bardzo długi czas. Widziałem bowiem młodą kobietę, z pozoru zwyczajną, ale jej twarz była pełna rozpaczy. W moim, kochani, umyśle pojawił się pewien obraz, obraz czerwonego mostu. Wokół panowała mgła. Ja czułem, że jest to symbolem czegoś ważnego. No i kilka dni potem, później, zadzwoniła do mnie właśnie kobieta. Ona była na skraju wytrzymałości. Opowiedziała mi, że straciła pracę, została sama z dzieckiem i nie wiedziała, jak dalej żyć. Kochani, powiedziała, że codziennie mija most, który przypomina jej o porażce, bo to właśnie tam ona rozstała się z ojcem swojego dziecka. Wiecie, co wtedy zrobiłem? Poprosiłem ją, by opowiedziała mi więcej o tym moście. Z każdym jej słowem ta wizja moja nabierała ostrości. Wtedy powiedziałem jej coś, co wydawało mi się kluczowe. Powiedziałem tak. Droga pani, ten most nie jest symbolem końca. To jest przejście. Musisz przestać na niego patrzeć jak na miejsce porażki i zobaczyć w nim drogę do nowego życia, ku nowemu życiu. Co się stało później? No, kilka miesięcy później dostałem od niej wiadomość. Napisała mi, że przeszła przez ten most. Przeszłam przez ten most.
i to nie tylko fizycznie, ale i w swojej głowie. Znalazłam pracę, zaczęłam wierzyć w siebie. I wie pan co? Tak mi napisała. Dziś przechodząc tamtędy, czuję się jak mag. Jak ktoś, kto pokonał to, co kiedyś wydawało się nie do pokonania. I to właśnie jest, kochani, ta karta. Karta maga. Mag to nie ktoś, kto czaruje. Mag to ktoś, kto bierze swoje życie w swoje ręce i używa tego, co już ma, by zmienić swój świat. A czwórka była i szóstka była. One mówią o harmonii. One mówią o triumfie i harmonii. O tym, że sukces jest możliwy, ale wymaga działania. I to właśnie chcę wam dziś podczas tej audycji pokazać, jak stać się magiem, maginią swojego życia i odkryć nowe horyzonty. Nawet jeśli teraz wydaje się tobie, że wszystko jest przeciwko tobie, że jest wszystko stracone. Moi drodzy, przechodzimy teraz do karty, która mówi o czymś niezwykle ważnym. O zwycięstwie. Szóstka buław. To jest triumf, ale nie taki, który przychodzi znikąd. Szóstka buław to jest sukces, który zdobywa się po ciężkiej walce, często pełnej przeszkód. Ale czy każdy sukces wygląda tak samo? Zastanówmy się, kochani, przez chwilę. No chyba nie, bo dla jednej osoby sukcesem może być na przykład powrót do zdrowia po bardzo ciężkiej chorobie. Miałem bardzo wiele takich przypadków. Dla kogoś innego spełnienie zawodowe, wygrana w sądzie, czy odnalezienie swojej drogi w życiu. Przecież wiecie, o co mnie pytacie w mailach, o co mnie pytacie w komentarzach, kiedy kontaktujecie się ze mną. Ale sukces może być też wspólny, społeczny, właśnie narodowy. Spójrzcie na nasz kraj, Polska, która przeszła przez zabory, wojny, komunizm. Mogłoby się wydawać, że powinna upaść wręcz na kolana, ale z każdym rokiem, kiedy próbowała się podnosić, zawsze wstawała, coraz silniejsza, coraz mocniejsza, za każdym razem. Dlaczego? Bo my Polacy mamy w sobie tę determinację, która mówi, nie poddamy się, jeszcze pokażemy światu, na co nas stać. A teraz, kochani, właśnie opowiem wam coś osobistego z mojego życia jasnowidza. Tym się chcę z wami teraz podzielić i w ogóle dzisiaj będzie dużo takiego dzielenia się. Pewnego roku, kilka lat temu, zgłosił się do mnie pewien pan, mężczyzna. Na pierwszy rzut oka wyglądał na człowieka wielkiego sukcesu, bo było widać wspaniały drogi garnitur, no i but bardzo dobry, pewność siebie w głosie. Ale kochani, kiedy usiadł naprzeciwko mnie i zaczęliśmy rozmawiać, wyznał, że czuje się jakby stał na krawędzi przepaści. Powiedział mi coś takiego, jak sobie przypominam, zbudowałem wielką firmę, mam pieniądze, ale straciłem coś ważniejszego. On tam opowiadał o różnych kontraktach zagranicznych i tak dalej. Ale powiedział, straciłem rodzinę. Nie wiem, jak to naprawić. A ja w mojej wizji wtedy zobaczyłem obraz człowieka idącego przez zniszczone miasta. Symbol jego życia. Ale widziałem też coś zupełnie większego, coś więcej. Tam w oddali było światło. Coś w rodzaju drogi wyjścia. I powiedziałem mu, sukces, który teraz masz, jest pusty, ale to nie koniec. Możesz go odbudować. Zacznij od tego, co jeszcze trzymasz w rękach, od małych rzeczy, które sprawiają, że czujesz się po prostu człowiekiem. I bardzo szybko, powiem państwu, bo po 3 miesiącach dostałem taki komunikat zwrotny, dostałem wiadomość. Napisał, że zaczął od prostych gestów. Kolacja z dziećmi, rozmowa z żoną. I wiecie co? To, co on stracił, zaczął odbudowywać. A teraz często mówi mi, dopiero teraz wiem dzięki Panu, co to znaczy wygrać.
Zawsze mu odpowiadam, to nie dzięki mnie, to dzięki samemu sobie, że zrozumiałeś moje słowa, ten przekaz wizji dla ciebie. I to jest właśnie, kochani, esencja szóstki buła. Sukces nie zawsze wygląda jak wygrana, jak nawet wygrana wojna, czy zdobycie, nie wiem, jakiegoś podium. To może być odbudowa swojego życia z gruzu. To jest zwycięstwo. I ono smakuje chyba najlepiej. Przynajmniej tak mówi Tomasz. Tomasz Franciszek. A więc sukces, który zdobywa się mimo przeciwności. I spójrzmy teraz na Polskę. My również mamy za sobą trudne momenty. Wojna, komunizm, transformacja. Ale za każdym razem znajdowaliśmy, kochani, sposób, by się podnieść. Odbudowa Warszawy po wojnie to nie była tylko cegła po cegle. To było odbudowanie, przede wszystkim o to chodziło, ducha całego narodu. I tak samo wy w swoim życiu możecie odbudować coś, co wydaje się stracone. A klucz tkwi w was, w determinacji, w wierze, w siebie samego. Wiecie, dlaczego tak bardzo podziwiam tę kartę? Szóstki buła? Bo ona mówi nam jedno. Nieważne, jak trudna była droga. Ważne, że idziesz naprzód, kroczysz naprzód. Nawet jeśli upadasz, to zawsze jest szansa, by wstać i spróbować jeszcze raz. Zwycięstwo to nie moment, to jest proces. To każdy krok, który przybliża cię do celu. Kochani, gdy patrzę na tę kartę, szóstki buław, to widzę triumf. Ale triumf okupiony ogromnym sukcesem. Ogromnym, przepraszam, wysiłkiem, żeby mieć wielki sukces. A nawet można by było powiedzieć ogromnym cierpieniem. Także cierpieniem. To jest karta, która mówi o zwycięstwie, o sukcesie po walce. Spójrzcie na Ukrainę. Naród, który teraz walczy z całych sił, ale którego przyszłość już teraz wymaga naszej uwagi. Ukraina, to są moje wizje, niech posłucha. Będzie musiała się kiedyś odbudowywać. Tak jak my po wojnie, ale wiecie, co mnie najbardziej przeraża? To, co się dzieje tu i teraz. W cieniu tej wojny, w naszych mediach, na naszych portalach społecznościowych opowiem wam coś. Opowiem wam coś, tak jak powiedziałem, z mojego życia, całkiem niedawno. Od 4 lat. To jest jedyny kanał, który ostrzega was, ostrzegał przed Rosją już w 2020 roku o imperialistycznych zapędach Putina. Ja się Rosji nigdy nie kłaniałem ani Putinowi. Ja się nie schambiłem tego kanału. Tam schambienie jest gdzie indziej. Ostrzegałem, że Rosjanie nie tylko prowadzą wojnę na froncie, ale i w naszych głowach. Ja widziałem to dużo wcześniej. Mówiłem o tym głośno. Rosjanie udają w internecie Polaków, próbując podzielić nas z Ukraińcami. I ostatnio trafiłem na przykład, który mówi sam za siebie. W Lublinie jedna Ukrainka otworzyła super cukiernię. Mom's Cake. Kochani, wystarczyło kilka dni, żeby pojawił się zalew hejtu. Tam były teksty, unik, komentarze pod jej profilami. Od Polki bym kupił, a od Ukrainki nie. Albo w Polsce nie ma miejsca dla takich. Ale wiecie, co jest ciekawe? Kiedy napisałem pod jednym z takich komentarzy, by wyjaśnić, dlaczego ktoś tak mówi, zero odpowiedzi. Później kolejny, zero odpowiedzi. Ani słowa, dlaczego, bo to boty. Albo ludzie opłacani, którzy mają jeden cel, podzielić nas. Zajrzyjcie na ich profile. Puste, czasem jedno wklejone wideo, żadnych zdjęć. A subskrypcje to jest często jakieś przypadkowe kanały. To nie są prawdziwi ludzie. To są narzędzia rosyjskiej propagandy. I wiecie, co jest jeszcze gorsze? Ostrzegałem kiedyś, że ci sami ludzie, którzy teraz próbują dzielić nas z Ukraińcami, udając Polaków, w przyszłości będą dzielić nas z Niemcami. Będą dzielić nas z Amerykanami. Niestety, nasze służby nic z tym nie robią. Ukraińskie zresztą też. A Rosja? Rosja nas, no proszę Państwa, w pewien sposób tutaj ogrywa. I widzicie, karma zawsze wraca. Jeśli nie obronimy się przed tym teraz, nie nazwiemy tego konkretnie teraz, to przyjdzie czas, gdy my Polacy
Będziemy uciekać z pewnych powodów w stronę Niemiec, a tam oby nie przywitali nas tym samym, tą samą falą hejtu. Bo ci, którzy teraz w nas uderzają, udając Polaków, zrobią zaraz, w Ukraińców zrobią zaraz to wobec nas. To, co teraz spotyka Ukraińców w Polsce, może spotkać nas na Zachodzie. I zobaczycie, kochani, zobaczycie, jeszcze wspomnijcie moje słowa, że ta wizja się sprawdzi. Ale wróćmy do Ukrainy. Odbudowa kraju po wojnie to jest wyzwanie samo w sobie. Ale wyobraźcie sobie, co się stanie, jeśli Ukraina zostanie zmuszona do zawarcia, jak ja to nazywałem, krzywego pokoju. Wiecie, co mam na myśli. Po prostu takie różne zgody na warunki narzucone przez Rosję. Ludzie będą odbudowywać swój kraj z poczuciem goryczy, z poczuciem porażki. I wiecie, co jest z tym najgroźniejsze? Wściekłość. Tam ludzie na Ukrainie uzbrojeni są po zęby, bo broni tam jest cała masa. I oni w końcu mogą, niestety, odwrócić się przeciwko Zachodowi. Rosja nie odpuści, rzuci w ich media społecznościowe treści, które będą wręcz podsycały ten gniew, że musieli na przykład oddać 20% swojego terytorium, zgodzić się na coś, na okupację, że ich babcia, ciocia, wujek i tak dalej, krewni będą nazywani Rosjanami, odczują się w sercu Ukraińcami. Będą mówić, Zachód was sprzedał Putinowi za gaz i ropę. Walczyliście i przegraliście, bo Zachód za wolno działał. Tego właśnie się, kochani, boję. Boję się telefonów do Putina, boję się rozpoczęcia rozmów z Putinem. To jest przed nami, to są, będą tragiczne wieści. I patrząc na to wszystko, ja widzę, jak cienka jest granica, granica, która dzieli Ukrainę od chaosu. Tam może zapaść wręcz wół domowa. To samo może spotkać nas, jeśli nie będziemy wyciągać wniosków. To, co stanie się na Ukrainie, może być przedsmakiem naszej przyszłości, oby do tego nigdy nie doszło. Moi drodzy, musicie być tego świadomi. Wściekłość, podział, poczucie zdrady, to są narzędzia, które Rosja opanowała do perfekcji, a my musimy być na to przygotowani, bo inaczej pójdziemy tą samą ścieżką, co oni. I to najbardziej mnie niepokoi, że nasze służby tego nie rozumieją, nic z tym nie robią. Nie walczą z Rosją w internecie. Ukraińskie zresztą też. To jest skandal. To mnie niepokoi. To mnie bardzo niepokoi na przyszłość. Panie, ale wróćmy konkretnie do tematu. Tym się chciałem podzielić. Dzisiaj dużo takiego wewnętrznego dzielenia, co czuję. Kochani, przejdźmy teraz do niezwykle ważnej karty. Karty tej, karty maga. Mag to jest archetyp twórcy, archetyp wizjonera, kogoś, kto nie czeka na cud, ale bierze los w swoje ręce, tak jak w wczorajszej audycji na żywo Juliusz Wern. I wiecie co? Mag to nie ktoś, kto ma magiczną różdżkę. Mag to jest każdy z nas. I każda z nas. To jesteś ty. Ja, ty, my. Każdy, kto potrafi wykorzystać to, co ma, by zmienić rzeczywistość. Kiedyś miałem taką wizję, która idealnie pokazuje znaczenie tej karty. Ja widziałem człowieka, który stał przed ruinami, dosłownie, przed ruinami. Budynek, który przypominał jego życie, był w gruzach, legł w gruzach. Ale ten człowiek, zamiast się załamać, podniósł w tej wizji cegłę i zaczął budować coś nowego. To była, kochani, metafora, wizja, jak ja to mówię, symboliczna, ale to była bardzo, bardzo prawdziwa wizja, bardzo prawdziwa. Mag nie narzeka na to, czego nie ma. On działa z tym, co jest. Mag w każdym z nas mówi, nie czekaj na lepsze okoliczności. Ty twórz je sam, sama. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Nie musimy być artystami, nie musimy być wynalazcami, czy nawet miliarderami jak pan Musk, by być kreatywnymi. Każdy z nas w codziennym życiu zmaga się z trudnościami. No, ci, którzy się do mnie zgłaszają, wszyscy są z trudnościami. Czasem brakuje wam pieniędzy, czasem brakuje nam czasu, czasem brakuje wam wsparcia, czasem brakuje wam tego i owego. Jestem jednym z was, rozumiem to.
Ale pomyślcie o ludziach, którzy w takich chwilach potrafią znaleźć nowe rozwiązanie. Przypomina mi się historia kobiety, która napisała do mnie 2,5 roku temu. Tak, 2,5 roku temu. Mówiła, że pisała, że straciła pracę. A w jej takim małym miasteczku, nazwy nie będę podawał, nie było perspektyw. Zresztą jest to jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Ale wiecie, co ona zrobiła? Zaczęła piec chleb. Tak jej powiedziałem, musisz piec chleb. Początkowo piec dla sąsiadów, potem dla całej okolicy. Dziś co ona robi? Dziś ona prowadzi małą piekarnię. Taką familijną. Może taka jest nazwa tej piekarni, nie będę Państwu zdradzał. Która stała się centrum społeczności. I kiedy zapytałem ją, co ją zainspirowało, ona mi odpowiedziała. Pan. Bo ja nie miałam nic poza kuchnią, kilkoma składnikami i pan to wiedział. Pan to wyczuł. Ale miałam też marzenie, które pan we mnie rozbudził. To jest właśnie magia. Nieraz trzeba trafić na swojego maga. Trafiła na mnie, ale to jest właśnie magia. Dostrzeganie możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Kochani, jak być magiem swojego życia? Jak być maginią swojego życia? Aż mi ciarki przechodzą, bo chcę wam coś zdradzić. Chcę ci zdradzić, jak być maginią, jak być magiem. Wytęż słuch. To jest bardzo ważne. Po pierwsze, zmień, proszę, perspektywę. Często patrzysz na swoje problemy jak na coś, co ciebie przytłacza. Ale co jeśli razem, teraz, spojrzymy na nie jak na wyzwanie, jak na szansę, by się czegoś nauczyć, co zmienić. Po drugie, proszę, poszukaj nowych możliwości. Magini czy mag nie boi się próbować nowych rzeczy. Może to oznaczać naukę nowej umiejętności. Często wysyłam was na różne szkolenia, kursy. Często teraz piszę wam o tych online. Podjęcie ryzyka, które wcześniej wydawało się nie do pomyślenia. Wiecie, co jest najgorsze w życiu? Zastój. Cholerny zastój. A mag nigdy nie stoi w miejscu. Po trzecie, kochani, ja miałem porażki w życiu, nawet na tym kanale, różne rzeczy. Nie bójcie się porażki. Idziemy do przodu. Mag wie, że każde niepowodzenie to jest lekcja. To nie koniec drogi, ale jej część. Wielu by chciało, żebym tę karawanę zatrzymał, a idziemy dalej. Kiedyś bowiem usłyszałem od jednego z moich widzów. Panie Kamilu, ja nie mam talentu. Nic nie umiem. A ja mu napisałem, mag nie rodzi się magiem. On nim się staje, kiedy zaczyna działać. I co zrobił ten człowiek? Zaczął uczyć się programowania, mając 56 lat. I kochani, on dziś pracuje zdalnie dla pewnej międzynarodowej firmy, do której wy codziennie chodzicie. I mówi, że to była najlepsza decyzja w jego życiu. I on opisuje mi swoje konkretne sukcesy. Mówi, że jestem jego super jasnowidzem, że jestem jego magiem. Ale on jest dla siebie super człowiekiem, on jest dla siebie magiem. Moi drodzy, mag to przypomnienie, że w każdej sytuacji mamy narzędzia, by coś zmienić. Może być to nasza wiedza, może być to nasze doświadczenie, umiejętność rozmawiania z ludźmi, a czasem po prostu nasza zwykła ludzka wytrwałość. Wy nie czekajcie nigdy na lepsze okoliczności, nie, bo one nie przyjdą. Ty żyjesz tu i teraz. Bądźcie tymi, którzy je stworzą. Pamiętajcie, magia zaczyna się tam, gdzie kończą się wymówki. Moi drodzy, patrząc na obecną rzeczywistość, ja widzę i obserwuję świat, który pełen jest chaosu, niepewności, świat, który trzeba zmienić. Mieliśmy zarazę. Mamy różnego rodzaju kryzysy ekonomiczne, kolejny przed nami. Są napięcia międzynarodowe. Wszystko to przypomina wielką burzę, która wydaje się no, chyba nie mieć końca. Znowu coś. W takich czasach łatwo o zwątpienie, o poczucie, że jesteśmy bezradni wobec tego, co dzieje się wokół nas.
Ale wiecie co? Historia, kochani, pokazuje, że Polacy właśnie w takich chwilach udowadniali swoją siłę. I dziś w tej globalnej burzy wierzę, że możemy znowu być przykładem dla innych narodów. My Polacy, nasz polski duch walki, Polacy i nasz duch walki. Przypomnijcie sobie, przez co my jako naród przeszliśmy. Przez wiele rzeczy, wiele trudności, bo przecież były liczne wojny, była okupacja, był komunizm. Za każdym razem. Wtedy pokoleniom wydawało się, że nie mamy szans, że nie mają szans. A jednak za każdym razem podnieśliśmy się up, up, silniejsi, up, up, bardziej zjednoczeni, up, up, do góry. Czy to odbudowa Warszawy po wojnie, czy to transformacja ustrojowa. Kochani, Polacy pokazali, że potrafią przekształcać trudności w sukces. Mam dla was historię i ona jest dla mnie symbolem tej siły. Historię prawdziwą, która zawsze mnie wzrusza, którą noszę w sercu jako symbol siły naszego narodu. Pewnego dnia, wiele lat temu, jeszcze nie było tego kanału, spotkałem pewnego starszego pana. Może miał z 80 lat, może nieco więcej. Ale jego oczy wciąż błyszczały, one były żywe. Widać było, że ten człowiek przeżył wiele. Rozmawialiśmy o życiu, rozmawialiśmy o przeszłości. I w pewnym momencie on powiedział do mnie: młody człowieku, czy ty wiesz, co to znaczy zaczynać od zera? Ba, nie od zera, od minus nieskończoności. I on zaczął opowiadać mi swoją historię, że był młodym chłopakiem w 1945 roku, kiedy wojna się skończyła i miał chyba wtedy 17, tak, on powiedział, że nie był pełnoletni, 17 lat. Jego rodzinny dom w Warszawie był zrównany z ziemią, jak wiele domów. Nic nie zostało, ani budynki, ani rzeczy, ani ludzi. Powiedział, stałem na gruzach tego, co kiedyś nazywałem swoim życiem, moim domem. Nie wiedziałem, gdzie pójść, co robić, ale wtedy spojrzałem wokół i zobaczyłem ludzi, takich samych jak ja, z pustymi rękami, ale z głową pełną nadziei. I ten starszy pan opowiadał, jak każdego dnia zbierał się z innymi, młodymi i starszymi, którzy zostali w Warszawie, by odbudować miasto. Mówi, nie mieliśmy wykształcenia. Nie mieliśmy wykształcenia ani budowlanego, ani większego. Kto w czasie wojny przecież, kochani, myślał o nauce? Ale on mówił dalej, nie mieliśmy, ale mieliśmy siebie i mieliśmy marzenie, żeby nasze miasto znów stało. I on powiedział, każdego dnia wstawał o świcie. Powiedział, nie mieliśmy narzędzi, więc gruz przenosiliśmy rękami. Zresztą na tych filmach to widać, tak? Nie mieliśmy siły, bo nie było co jeść, ale dzieliliśmy się kawałkiem chleba, jeśli ktoś go zdobył. Każda cegła, którą wtedy podniosłem, mówił, przypominała mi, że choć wszystko straciliśmy, to wciąż mamy coś najważniejszego. I mówił, mieliśmy siebie, siebie nawzajem. Zaczął mi opowiadać o ludziach, których wtedy spotkał na swojej drodze. Mówił o kobiecie. Mówił o kobiecie, która straciła męża, która straciła dzieci. Ale kobiecie, która codziennie przynosiła wodę. Nawet opowiadał, że taką wajchą, że biały kolor, emaliowana. Wszystko pamięta. Przynosiła wodę tym, którzy pracowali przy odbudowie. Mówił o starszym mężczyźnie, który był przed wojną architektem i z pamięci rysował plany zniszczonych budynków, żeby wiedzieli ludzie, jak je odtworzyć. I kochani, to nie była praca. Ja to nazwałem, to była misja. Każda cegła, każdy mur, każdy kawałek chodnika, który oni tam ułożyli. On nazywał hołdem. Hołdem dla tych, którzy nie doczekali tego dnia odbudowy.
Aż mam ciarki, on opowiedział mi o pierwszym swoim dziele. Mała kamienica przy pewnej ulicy. Dokładnie nie pamiętam tej nazwy, tej ulicy. W Warszawie. Mówi, przez kilka miesięcy pracowaliśmy jak mrówki. W końcu budynek stanął. W nocy po kryjomu przyniosłem na dach małą polską flagę. I tam ją umieściłem. To był mój symbol, że Warszawa żyje, że Polska żyje. Ja wtedy go zapytałem, jak pan to przetrwał? On spojrzał na mnie i powiedział. Nie mieliśmy prawie nic, ale mieliśmy siebie. Ludzie pomagali sobie, nie pytali o zapłatę, nie oczekiwali pochwał. Po prostu wiedzieliśmy, że jeśli nie zrobimy tego razem, to po prostu nie zrobimy tego wcale. I wiele mi jeszcze opowiadał, wiele mi dźwięczy w uszach, w pamięci. Bo to jest opowieść dla mnie, która nie jest tylko zwykłą historią o odbudowie Warszawy. To jest historia o tym, co znaczy być Polakiem. Co to znaczy? Kochani, w najtrudniejszych chwilach, gdy wydaje się, że wszystko jest stracone, znajdujemy w sobie siłę, by działać razem. I to właśnie wtedy, w tych najciemniejszych momentach, my pokazujemy, że jedność i wspólne działanie mogą, kochani, naprawdę przenosić góry. Przenosić góry. Zawsze mówiłem, razem tworzymy przyszłość, w jedności jest siła. Pamiętajcie. Mój kanał też ma pewną misję. Przygotować was do WU, to nie znaczy tylko o WU mówić. Bo są różne wyzwania na tej drodze. I różne rzeczywistości. Chociaż dziś stoimy przed innymi wyzwaniami. Tak jak powiedziałem, zaraza, pandemia nauczyła nas, jak kruche mogą być nasze systemy. Kryzysy ekonomiczne uderzają w nasze portfele każdego dnia. Ceny w Polsce są najwyższe różnych artykułów, nawet spożywczych w Europie, różnych rzeczy. Pensje są jedne z najniższych. Lepiej, żebyśmy do tej euro nie wchodzili, bo by się okazało wstyd i hańba. Jak tu są niskie pensje w porównaniu z Niemcami, Francuzami, Brytyjczykami. Napięcie międzynarodowe wydają się może odległe. W rzeczywistości wpływają codziennie na nasze życie. Wystarczy spojrzeć na inflację, na ceny energii. Strach przed kolejnym konfliktem zbrojnym u nas tym razem, w krajach bałtyckich też. Ale kochani, czy to oznacza, że my mamy się poddać? Absolutnie nie. My, kochani, my Polacy wielokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy odnaleźć się tam, gdzie inni widzą tylko słabość. I właśnie to musimy zrobić teraz. Odnaleźć w sobie ducha walki, które jest wpisane w nasze DNA jako narodu. Ja nigdy nie zapomnę tego pytania, Panie Kamilu, a dlaczego Pan Bóg tak postawił Polskę między młotem a kowadłem, wschodem a zachodem? I krótka była moja odpowiedź. Bo żaden inny naród by sobie nie poradził. Kochani, powiem wam szczerze, ja wierzę, że to właśnie jedność jest naszym największym zasobem. I zapamiętajcie to sobie. W jedności tkwi siła. Siła, która pozwala nam przetrwać nawet najcięższe czasy. My musimy zrozumieć, że to, jak wykorzystamy nasze zasoby, nasze talenty, naszą pracowitość, naszą zdolność do współpracy, to zdecyduje o naszej przyszłości. Pomyślcie o tym. Każdy z nas może być częścią tej odbudowy, tego zwycięstwa. Czy to poprzez wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Ja proszę Państwa, kiedy wchodzę na Allegro czy na jakieś inne, kupuję różne rzeczy. Zawsze chcę, żeby to pochodziło gdzieś od lokalców. Tak? Przecież możesz nacisnąć. Niech to pochodzi z Polski, wysyłka z Polski. Aktywność społeczna. Czy nawet takie proste rzeczy, jak pomoc sąsiadowi. Bo każda mała cegiełka buduje coś większego. I wiecie co jeszcze? My jesteśmy jak Feniks. To już mówię po raz kolejny tutaj na tym kanale. Feniks, który zawsze odradza się z popiołów. Ale teraz musimy nauczyć się być tym Feniksem w świecie cyfrowym. W nowoczesnej gospodarce.
zmieniające się realia globalne. Musimy działać mądrze, patrzeć w przyszłość, a nie tylko w przeszłość i nie bać się. Dzisiaj wicepremier do spraw obronności powiedział, bo rząd chce puścić ileś miliardów na budowę tutaj kompleksów związanych z AI, SI i tak dalej, SI. To jest świetny pomysł, ale zaraz już były strachy i tak dalej. A przyszłość jest w naszych rękach. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali jedną rzecz. Przeszłość nauczyła nas, że jesteśmy w stanie przetrwać wszystko, jeśli trzymamy się razem. Przyszłość pokaże, że możemy nie tylko przetrwać, ale i zwyciężać, jeśli włożymy to w to wszystko nasze serce, nasz wysiłek. Niech to będzie takie krótkie przesłanie na dziś, że w jedności siła, że razem tworzymy przyszłość. Kochani, to od nas zależy, jak wykorzystamy nasze zasoby, nasze doświadczenia, naszą historię. Każda i każdy z nas jest częścią tej układanki, która nazywa się Polska. Ona nazywa się Polską i to my zdecydujemy, jaki obraz wyłoni się z tych puzli. Razem możemy stworzyć coś niezwykłego, nawet w obliczu największych globalnych wyzwań. Ale nie możemy się bać. Ci, którzy chcą coś wykreować, chcą być prekursorami, niech mają od nas zielony świat. Kochani, ta krótka dzisiejsza audycja była podzieleniem się z wami, obrazem różnych zwycięstw. Zaczęliśmy od tego, co najważniejsze, od głowy, od wiary, że sukces jest możliwy, bo właśnie tam wszystko się zaczyna. Karta czwórki buła. Przypomniała nam o stabilności, o tym, jak ważne są fundamenty, na których możemy budować nasze życie. Karta szóstki buła. Pokazała, że triumf jest nagrodą, nagrodą za determinację, za ciężką pracę, nawet wbrew przeciwnościom. No i mag. Mag to każda i każdy z nas. To nasza kreatywność, to umiejętność dostrzegania możliwości tam, gdzie inni widzą tylko same przeszkody. Wiecie, co mnie najbardziej porusza w tej symbolice? To, że te karty, wszystkie mówią o zwycięstwie, ale które nie jest dane raz na zawsze. Tak jak nasza niepodległość, tak jak nasza suwerenność. To jest proces, to jest wybór, który podejmujemy każdego dnia. I wiecie co, kochani? Ja wierzę. Każdy z was jest w stanie wygrać swoją walkę w pracy, w życiu osobistym, w relacjach, w różnych płaszczyznach. Każdy z was ma w sobie siłę, by zmienić swoje życie na lepsze. Teraz mam do was wielką prośbę. Kochani, podzielcie się w komentarzach tymi swoimi małymi, ale i dużymi zwycięstwami. Co sprawia, że czujecie się, nazwijmy to, nawet triumfatorami? Może to być coś prostego. Pierwszy dzień, nie wiem, bez odkładania czegoś na później. Może być to bezinteresowna pomoc komuś w potrzebie. Może zrobienie czegoś, co wydawało się niemożliwe. Kochani, każdy krok, nawet najmniejszy, ale naprzód, to już jest uznanie w moich oczach. To zasługuje na uznanie nas wszystkich, całej naszej społeczności. Chciałbym też, żebyście zadali mi pytania na kolejny temat, kolejną audycję. Wasze pytania zawsze są dla mnie inspiracją. Może chcecie, żebym, nie wiem, poruszył coś szczególnego w kolejnej audycji. Piszcie. Każdy komentarz się liczy. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, naszego kanału, zróbcie to teraz. Kliknijcie ten dzwoneczek. To będzie też wasze app, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału, czy to w zakładce Społeczność Felietony, czy audycji na żywo, w zakładce na żywo lub w zakładce wideo. Kochani, wasze wsparcie naprawdę daje mi motywację do działania. Różnorakie wsparcie. Na zakończenie powiem jedno. Każdy z nas jest magiem. Tak. Ty, kochana, też. Ty, kochany, też. Nie potrzeba różdżki ani różnych zaklęć.
To, co ty już masz w ręku, wystarczy, by zbudować zwycięstwo. Trzeba tylko uwierzyć, że jest to możliwe. My, Polacy, możemy pokonać największych wrogów. Kochani, dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną. No i mówię wam, do zobaczenia w kolejnej audycji. Proszę was bardzo serdecznie, trzymajcie się i pamiętajcie, zwycięstwo zawsze zaczyna się tutaj. Zwycięstwo zaczyna się w twojej głowie. Zwyciężaj.